To nagranie zostało zarejestrowane na autostradzie w Kalifornii. Pokazuje ono Teslę, która nagle hamuje, gdy kierowca wysiada z auta. Mężczyzna dzierży jakiś rodzaj rury ołowianej i podchodzi do auta z kamerą. Natychmiast zaczyna uderzać w okno, no ale okno nie pęka. I potem mężczyzna wsiada do swojego samochodu i kontynuuje jazdę. Później na tej samej kamerze został zarejestrowany atak na inne auto. Samochód ucieka przed napastnikiem. Zdarzenie zostało zgłoszone na policji, ale Tesla nie miała tablic rejestracyjnych, więc nie udało się jej zlokalizować. W ciągu następnych kilku dni policja otrzymała wiele innych zgłoszeń z podobnymi doświadczeniami. Jedno z tych zdarzeń również zostało uchwycone na kamerze. W kilku dniach policja w końcu zlokalizowała mężczyznę. To 36-letni Nathaniel Ramanak, który miał już swoją przeszłość kryminalną i aktywne nakazy aresztowania. Wśród niedawnych przypadków agresji drogowej oraz innych przestępstw, które popełnił, były groźby karalne i stalking w łącznej liczbie 8 stanów w całym kraju. Powody ataków na autostradzie nigdy nie zostały jednak wyjaśnione. Nathaniel jest przetrzymywany w areszcie za kaucją wynoszącą ponad 5 milionów dolarów. Zbliża się najważniejszy dzień w roku, czyli Dzień Mamy. Wspominam o tym, żebyś nie zapomniał dać prezentu. No dobra, chcielibyśmy coś niedrogiego, ładnego, coś co by się mogło spodobać mamie. Może bransoletkę z napisem Mama Korale? Albo na przykład ten naszyjnik. Do tego dokupimy gobelin na ścianę, swoją drogą bardzo ładny. No i łącząc to wszystko, może taka złota róża w ładnym opakowaniu. Jak widzicie, kilka kliknięć, no i mamy bardzo ładny i niedrogi zestaw. Jeśli też chcecie kupić coś takiego, to gorąco zapraszam Was do sklepu. Link znajduje się w opisie. To nagranie z kamerki samochodowej zostało zrobione 25 stycznia 2021 roku. Widać na nim samochód poruszający się w kanionie, gdzie na drodze znajduje się śnieg. Kiedy auto zbliża się do odcinka bez barierki ochronnej, inny pojazd, pick-up, z drugiej strony drogi traci kontrolę z powodu lodowatych warunków, no i wpada w nadjeżdżające Subaru. Dwa pojazdy spadają w dół ze zbocza, a wszystko zostało zarejestrowane na kamerze z tego auta. Wszyscy pasażerowie obu samochodów zostali uratowani i nie odnieśli poważnych obrażeń, chociaż jedna osoba z pick-upa musiała zostać uwolniona przez straż pożarną, ponieważ jej pojazd ugrzązł na dnie kanionu. Droga była zamknięta przez kilka godzin z powodu prac związanych z odzyskiwaniem pojazdów, które wymagały użycia dwóch lawet. To nagranie z kamerki samochodowej pochodzi z maja 2021 roku. Pokazuje Michaela Shackelforda jadącego z San Antonio Road. Podczas jazdy samochodem inny pojazd z otwartą tylnią klapą przejeżdża obok niego, a kobieta w środku woła o pomoc. Zdziwiony mężczyzna zaczyna śledzić samochód i dzwoni na policję. Po kilku minutach samochód zjeżdża z autostrady i kobieta wychodzi z jadącego pojazdu. Hey, I need police ASAP. I'm on 410 South by Ingram Park Mall. A lady is screaming outside her Ford, a gray Ford exiting Ingram Road right now. She's trying to get out of a vehicle and the guy won't let. No, she's not exiting. They got back on 410. I don't know. It says 410 South from Ingram going towards like Marbach area. Okazało się, że została porwana przez swojego męża, który odmówił jej wyjścia z samochodu. Kobieta krzyczała o pomoc. Na całe szczęście mężczyzna to zauważył. Mąż został później znaleziony przez policję i aresztowany. Okay. Military Drive. We're in the frontage road.
work. What is this guy doing? She's screaming and kicking in the car. He's erratically, she's trying to get out of the car. She's opening a door. She's trying to jump out. He sped up and he couldn't get out. She jumped out! She jumped out! She jumped out! Ma'am, get in my truck! Get in my truck! Okay, I'm going to the police station right now. He has my car, he has everything. The one on Calabria, yeah. To wydarzenie miało miejsce na autostradzie. Samochód kierował Jeffrey Cote, słuchając radia i poruszając się po drodze, kiedy nagle duży kawałek lodu oderwał się z samochodu przed nim i wzbił się w powietrze. Kawałek uderzył w przednią szybę Jeffreya, natychmiast ją rozczaskując. Jeffrey, całkowicie pozbawiony widoku, powoli zjeżdża na bok drogi, jednocześnie przekraczając dwa pasy ruchu. Na szczęście nie odniósł obrażeń, ponieważ kawałek lodu nie przebił całkowicie przedniej szyby, pozostawiając pęknięcie na całej powierzchni. Kawałek lodu uszkodził również lusterko boczne i wycieraczki przedniej szyby. Jeffrey przyznaje, że prawdopodobnie mógł uniknąć kawałka lodu, gdyby wcisnął hamulec, ale byłoby to ryzykowne i groziłoby utratą kontroli i uderzeniem przez inne samochody, takie jak ten, który znajdował się obok niego i uniemożliwił mu zmianę pasa ruchu. W lipcu 2022 roku mały samolot w San Diego stracił moc w trakcie lotu. Samolot nie był wystarczająco blisko lotniska, co zostało przekazane do kontroli ruchu lotniczego. Dwóch mężczyzn w samolocie otrzymało instrukcję, aby dokonać awaryjnego lądowania na najbliższej drodze. Kamery w samochodzie Tesla pokazują dokładnie to z wielu różnych kątów. Samolot uderza w znak w momencie lądowania. Był zmuszony do kontynuowania jazdy w kierunku drugiego skrzyżowania, gdzie uderzył w samochód. Samolot stracił skrzydło, no i paliwo zaczęło wyciekać na drogę. Dwóch ludzi z samochodu oraz dwóch z samolotu zostało zabranych do szpitala. Wszyscy doznali tylko drobnych obrażeń. Władze pochwaliły pilota za lądowanie. Udało mu się utrzymać samolot na drodze, powodując minimalne szkody. Biorąc pod uwagę okoliczności, gdyby stracił kontrolę lub gdyby światło na pierwszym skrzyżowaniu było zielone, cała sytuacja mogłaby skończyć się dużo gorzej. 2 kwietnia 2015 roku Paul jechał swoim Fordem Mustangiem na autostradzie do pracy, gdy nagle poczuł się bardzo źle. Zaczął mieć zawroty głowy i zdał sobie sprawę, że coś jest nie tak, więc włączył tempomat. Wtedy wszystko stało się czarne, a on stracił przytomność, prowadząc samochód. Z powodu włączonego tempomatu samochód nadal jechał prosto. Dzięki Bogu udało mu się uniknąć słupa energetycznego, który mógł zakończyć jego życie. Jechał po polu, a następnie skierował samochód z powrotem na autostradę. Na szczęście chwilę później odzyskał przytomność, no i zatrzymał samochód. To była pierwsza i jedyna taka sytuacja, w której Paul stracił przytomność. Przypadkowo mijający kierowca zauważył go na polu i zatrzymał się, żeby mu pomóc, no i zadzwonić na policję. Został zabrany do szpitala, gdzie wykonano wiele testów, aby ustalić przyczynę nagłej utraty przytomności. Okazało się, że główną przyczyną było niskie ciśnienie krwi. Paul przeszedł leczenie i udało mu się całkowicie wyzdrowieć.
To nagranie z kamerki samochodowej zostało zarejestrowane 25 czerwca 2021 roku w stanie Kansas podczas jednej z letnich burz. Samochód jechał za Jeepem, gdy nagle zbliżyli się do skrzyżowania. Kiedy zaczęli zwalniać, piorun niespodziewanie uderzył w samochód. W krótkim czasie uderzyły cztery błyskawice. Po uderzeniu całe oświetlenie w samochodzie zgasło, ponieważ układ elektryczny uległ awarii. Na uchwycie drzwi pozostała dziura, a opony samochodu zostały uszkodzone, ponieważ prąd przepłynął przez nie do ziemi. W samochodzie znajdowała się pięcioosobowa rodzina, ale nikt z nich nie doznał obrażeń. Wiele samochodów jest dziś wyposażonych w funkcje bezpieczeństwa, które zabezpieczają wnętrze pojazdu przed piorunami. Chociaż samochód nie był już zdolny do jazdy, układ elektryczny został całkowicie zniszczony, no ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Ronald Willie jechał do Virginii. Droga była otoczona lasem z obu stron. Podczas skrętu zauważył, że duże drzewo przed nim nagle spada. Miał czas na zahamowanie, ale drzewo zabrało ze sobą coraz to więcej drzew, zmuszając go do nagłej interwencji. Linie energetyczne zatrzymały drzewa, co pozwoliło Ronaldowi cofnąć się. To były dni, kiedy tam bardzo mocno padało, no a zbyt duża ilość deszczu może przepełnić glebę, która trzyma korzenie na miejscu. W takich warunkach drzewa mogą się przewracać z efektem domina. Na szczęście mężczyźnie udało się wydostać z samochodu.